Vom Herrn geliebte Geschwister, umiłowani bracia i siostry w Panu, liebe Freunde, drodzy przyjaciele, liebe Kinder, drogie dzieci, wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. My się cieszymy, że wszyscy jesteście tutaj zgromadzeni. Wir haben in der ersten Strophe des Liedes zum Ausdruck gebracht, wie unser Herz glücklich sein kann. W pierwszej zwrotce naszej pieśni daliśmy wyraz temu, jakże szczęśliwe może być nasze serce. Und ich bin überzeugt, dass jeder, der hier im Raum ist, glücklich sein möchte. I jestem o tym przekonany, że każdy, kto jest obecny w tym pomieszczeniu, chciałby czy chce być szczęśliwym. Glücklich sein bedeutet Gnade Gottes annehmen. Być szczęśliwym to znaczy przyjąć łaskę, która jest od Boga. Gnade setzt immer Wahrheit voraus. Łaska zawsze wymaga najpierw prawdy. Und dabei meinen wir die offenbarte Wahrheit des Wortes Gottes. I mamy przy tym na myśli objawioną prawdę Słowa Bożego. Die offenbarte Wahrheit Gottes darf darüber hinaus mit dem Gott aller Gnade verbunden sein. Ponadto ta objawiona prawda Słowa może być, czy jest, z Bogiem wszelkiej łaski ściśle złączona. Wir halten nämlich fest, dass Gott gut ist. My trzymamy mocno się tej prawdy, że Bóg jest dobry. Und dass Gott es nur gut mit einem jeden meint. I że Bóg zawsze dla każdego chce tylko dobrego. Und deshalb ist es so, dass wenn wir die Gnade Gottes annehmen, unser Herz glücklich ist. I dlatego jest właśnie tak, że gdy przyjmujemy łaskę Bożą, to jest to uszczęśliwiającym dla naszego serca. Gott hat sich in vielfältiger Weise gezeigt. Bóg objawił to i objawił się w tej łasce w różnoraki sposób. Er zeigt sich in der Natur. On okazuje to w naturze, w przyrodzie. Obwohl die Natur in Mitleidenschaft gezogen ist durch den Sündenfall. Chociaż sama natura, świat przyrody został wciągnięty w szereg cierpień poprzez upadek grzechowy, offenbart sie doch immer noch die Herrlichkeit Gottes. Cały czas jednak jest czymś, co wyraźnie przejawia chwałę Bożą. Eine weitere Offenbarung ist das Wort Gottes. Dalszym objawieniem tego Boga jest Jego własne Słowo. Wir kennen auch die Offenbarung Gottes in den Zusammenkünften, wenn wir zu dem Namen des Herrn Jesus Christus uns zu versammeln. My znamy przejawianie się działania Bożego w naszych zgromadzeniach, gdy zgromadzamy się do imienia Pana Jezusa. Nach 1. Korinther 14 kann selbst ein ungläubiger und unkundiger Mensch erleben, dass Gott in der Mitte der Gläubigen ist. Według 1. Koryntów 14 nawet nienawrócony i niewierzący człowiek, który wejdzie pośród wierzących na takie zgromadzenie, może doświadczyć tego, że Bóg jest obecny. Wenn ein gläubiger Mensch den Weg mit dem Herrn Jesus Christus gehen will, a gdy wierzący człowiek chce iść drogą z Panem Jezusem, dann kann er Gott auf seinem persönlichen Weg erleben. To wtedy doświadcza obecności Bożej w tej osobistej drodze. Sprüche 3 macht deutlich. Księga Przypowieści Salomona, 3 rozdział, mówi wyraźnie. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Abyś go poznał na wszystkich drogach swoich. Und Johannes, der an der Brust des Herrn Jesus lag, erkannte ihn. A Jan, który leżał na piersi Pana Jezusa, w szczególny sposób znał go. Er war mit den anderen Jüngern auf dem See Genezareth. On był z innymi uczniami Pana obecny na jeziorze Genezaret. Große Ereignisse waren vollzogen. Wielkie wydarzenia miały tam miejsce. Und viele Gedanken durchfluteten die Herzen der Jünger. I wiele myśli przenikało serca poszczególnych uczniów. Und da ist es Johannes, der sagt, a Jan jest tym, który mówi im Hinblick auf den Mann, der am Ufer steht, o tym mężu, który stał na brzegu. Es ist der Herr. To jest Pan.
Die Herzensbeziehung zu Jesus Christus lässt uns ihn erleben. Ta relacja serca, związek serca z Panem Jezusem pozwala, by przeżywać Jego bliskość i wyczuwać Jego obecność. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Die größte Offenbarung ist natürlich die Offenbarung Gottes im Sohn. Największym objawieniem Boga wszechczasów jest Jego objawienie swojej istoty w Synu. Johannes 1, vers 18 sagt, Ewangelia Jana 1,18 mówi: Niemand hat Gott jemals gesehen, dein geborener Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Sprüche 4 macht deutlich, Księga Przypowieści Salomona 4 mówi: Der Weg des Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, was stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Że droga sprawiedliwego jest jak jest jak zorza, która jaśnieje aż do pełnego blasku dnia. Und so ist es auch in dem Leben des Herrn Jesus gewesen. I tak też było w życiu Pana Jezusa. Er nahm zu an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. On przybierał jakby w tej łasce u Boga i u ludzi. Dieser menschgewordene Sohn Gottes offenbarte immer mehr die Herrlichkeit Gottes. Ten Syn Boży, który stał się człowiekiem, coraz więcej, w coraz większej pełni objawiał chwałę Bożą. Aber ganz besonders hatte die Herrlichkeit Gottes dort am Kreuz von Golgatha geoffenbart. Ale w absolutnie szczególny sposób objawił chwałę Bożą tam na krzyżu Golgoty. Und mit diesem Kreuz wollen wir uns in diesen Augenblicken ein wenig beschäftigen. I tym właśnie krzyżem pragniemy się nieco bliżej zajmować w tych chwilach naszego zgromadzenia tutaj. Lasst uns miteinander den Psalm 22 lesen. Przeczytajmy Psalm 22. Przewodnikowi chóru na nutę łania w czasie zorzy porannej. Psalm Dawidowy. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda, i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim, siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje, mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem, między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedyne dobro moje.
Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela, gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim oblicza swego. Lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce Wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan, bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu, przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego, ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Ein Psalmen, der die tiefsten Tiefen berührt. Jest to psalm, który dotyka najgłębszych głębin. Wenn wir zusammenkommen, um den Tod des Herrn Jesus zu verkündigen, dann lesen die Brüder schon mal aus diesem Psalm etwas vor. Gdy zgromadzamy się, aby opowiadać śmierć Pana, to niejednokrotnie bracia sięgają do tego psalmu, aby z niego coś przeczytać. In diesem Psalm wird uns die ganze Not des menschgewordenen Sohnes Gottes vorgestellt. W tym psalmie przedstawiona jest nam cała bieda, całe nędzne położenie Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Der hier die sühnenden Leiden erduldet. Tego, który tutaj ponosi te cierpienia służące pojednaniu. Sicherlich haben viele von uns auch über diesen Psalm in der Stille nachgedacht. Z całą pewnością wielu z nas czytało ten psalm w spokoju i rozmyślało nad jego treścią. Aber sollten wir im Rahmen einer Verkündigung auch darüber sprechen? Ale zadajemy sobie pytanie, czy w ramach głoszenia słowa, czy wykładu mielibyśmy również się nim zajmować? Wir alle haben doch das Empfinden, dass hier heiliger Boden ist. Każdy z nas odczuwa, że znajdujemy się tutaj na świętej ziemi. Wenn Mose schon gesagt wurde im Hinblick auf den Dornbusch nahe nicht hierher. Jeżeli do Mojżesza było powiedziane, gdy stał przed tym gorącym krzewem, nie zbliżaj się. Zieh deine Schuhe aus, denn dieser Ort ist heilig. Zdejmij, zuj buty swoje, obuwie swoje, ponieważ ziemia, na której stoisz, jest święta. Wie viel mehr im Hinblick auf diesen Psalm. O ileż bardziej musimy to wziąć pod uwagę w odniesieniu do tego psalmu. Und es ist sicherlich unser gemeinsames Flehen zu dem Herrn. I z całą pewnością jest to naszym wspólnym błaganiem skierowanym w kierunku Pana, dass er gerade im Hinblick auf diesen Psalm uns die rechten Gedanken, die rechten Worte und die rechten Empfindungen gibt. Aby Pan, gdy zajmujemy się tym psalmem, darował nam właściwe myśli, sposobne do tego wyrażenia, by je wyrazić słowa oraz właściwe temu odczucia. Wir lesen noch einen Vers aus Galater 3. Przeczytamy do tego jeszcze jeden wiersz z listu do Galacjan 3. Den ersten Vers. Pierwszy wiersz tego rozdziału. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Paulus hatte in Galatien Jesus Christus verkündigt und ihn als gekreuzigt vor die Augen der Anwesenden gemalt. Paweł, który pracował w Galacji, zwiastował Jezusa Chrystusa jako ukrzyżowanego i jako takiego wymalował go przed oczyma Galacjan.
Natürlich wollen wir uns nicht mit Paulus vergleichen. Oczywiście, że nie chcemy porównywać się z Pawłem. Aber dieser Vers macht deutlich, ale wiersz ten wyraźnie mówi, wie wichtig es ist, sich mit dem Kreuz von Golgatha immer wieder zu beschäftigen. Mówi wyraźnie, jak wielką wagę ma to, byśmy zajmowali się wciąż na nowo krzyżem Golgoty. Es macht uns den Herrn Jesus Christus immer größer. Po pierwsze, sprawia to, że Pan Jezus Chrystus jest większy i większy wciąż w naszych oczach. Es macht uns deutlich, wer wir sind. Mówi to jasno do naszych serc, kim my jesteśmy w istocie. Und diese beiden Elemente führen uns dahin, dass wir geschützt werden vor fremder Lehre und fremder Praxis. I te dwa elementy prowadzą do tego, że jesteśmy Bożą mocą strzeżeni przed fałszywą nauką i fałszywą praktyką. Paulus hat das auch in Korinth praktiziert. Paweł praktykował to również w Koryncie. Wir lesen aus 1. Korinther 2, den zweiten Vers. Z pierwszego listu do Koryntów 2, drugi wiersz przeczytamy. Ten zweiten Vers. Kapitel 2, Vers 2. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Es ist, ich wiederhole den Gedanken noch einmal, die höchste Offenbarung. Ja powtórzę tę myśl jeszcze raz. To jest najwyższe, najgłębsze objawienie. Wenn wir jetzt zum Psalm 22 wechseln, gdy wrócimy do Psalmu 22, dann beginnt dieser Psalm unvermittelt. To ten psalm zaczyna się w sposób niebezpośredni. Doch die Überschrift wollen wir auch uns kurz noch ansehen. Ale tego temu wprowadzeniu, wprowadzającemu wiersowi chcemy też się troszkę bliżej przyjrzeć. Dort wird ein Tier genannt in Verbindung mit der Morgenröte. Tutaj jest wymienione pewne zwierzę w połączeniu z zorzą poranną. Dieses Tier, was in Schnelligkeit und Geschmeidigkeit uns an verschiedenen Stellen des Wortes Gottes vorgestellt wird. To jest zwierzę, które jest w różnych miejscach Słowa Bożego pokazane jako zwierzę zwinne i szybkie. Und diese Morgenröte, die mit diesem Tier in Verbindung steht. Oraz ta zorza poranna, która tutaj jest przedstawiona w łączeniu z tym zwierzęciem. Es ist eine Vorausschau im Hinblick auf die Herrlichkeiten, die dieses Werk von Golgatha mit sich bringen würde. To jest pewnego rodzaju wgląd w przyszłą chwałę, która zostanie objawiona i wniesiona na podstawie dzieła Golgoty, które ma się dokonać. Dieser Tag ohne Wolken. Ten dzień bez żadnych chmur. Wo die Menschen die Herrlichkeit Gottes bestaunen und preisen werden. Gdzie ludzie będą podziwiać i wysławiać chwałę Bożą. Vielleicht ist es auch noch gut, eine kurze Einteilung dieses Psalms zu geben. Może jest również dobrze, abyśmy na wstępie pewien podział tego psalmu przedstawili. Wir sehen zunächst, dass das Verlassensein von Gott uns vorgestellt wird in den ersten Versen bis einschließlich Vers 4. Najpierw widzimy, że do wiersza czwartego jest nam przedstawione. Was ist vorgestellt? Das Verlassensein von Gott. Jest przedstawione nam opuszczenie przez Boga do czwartego wiersza. Und wir sehen dann, wie diese körperlichen Leiden und seelischen Leiden, die von Seiten der Menschen auf Christus zugekommen sind, das Ganze noch verstärften. I widzimy dalej w następnych wierszach, jak te wewnętrzne i cielesne cierpienia opuszczonego przez Boga Pana Jezusa zostały pogłębione w następnych wierszach. Und ab Vers 22b haben wir dann die Erhörung. Od 22 wiersza B mamy dalej przedstawione wysłuchanie. Und verschiedene Personenkreise werden uns anschließend genannt, wo die Herrlichkeit Gottes für sie ein Anlass zum Lobe Gottes wird. I dalej przedstawione są nam różne kręgi osób, które oglądają chwałę Bożą i jest to dla nich przyczynkiem do tego, by sławić Boga.
Und dieser Psalm war dem Vorsänger gewidmet. Ten psalm był był poświęcony przewodnikowi chóru. Das heißt, dem Chorleiter übergeben. To znaczy w pewnym sensie przekazany przewodnikowi chóru. Die Leiden und die Herrlichkeiten des Christus sollten in der Öffentlichkeit verkündigt werden. A więc cierpienia Chrystusa i jego chwała ma być głoszona w publicznie, otwarcie i publicznie. Wir haben viele Psalme, die einen geschichtlichen Anlass haben. Mamy wiele psalmów, które spoczywają, czy które się odnoszą do wydarzeń historycznych. Zum Beispiel, als der Prophet Nathan zu David gehen musste. Na przykład, gdy prorok Nathan musiał iść do Dawida. Doch hier bei diesem Psalm, er ist einfach einmalig. Jednakże ten psalm jest wyjątkowy w swoim rodzaju. Er bezieht sich ausschließlich auf Christus. Ten psalm w sposób wyłączny odnosi się do Chrystusa. Nur zweimal im Wort Gottes nennt Jesus Christus Gott, mein Gott. Dwukrotnie w Słowie Bożym Jezus Chrystus nazywa w taki sposób Boga moim Bogiem. Das ist diese Stelle und in Johannes 20. Jest to to miejsce oraz miejsce w Ewangelii Jana 20. Wir haben sicherlich alle eine zu geringe Vorstellung von dem Begriff Gott. Vom? Begriff Gott. My mamy zbyt małe pojęcie, zbyt słabe pojęcie o tym, co znaczy w istocie słowo Bóg. Völkerschaften werden wie ein Tropfen im, am Wassereimer geachtet. Riesige Völker sind wie ein Tropfen am Wassereimer. Wielkie narody są, są tutaj jakby kropelka w wiadrze wody. Ja, unendlich groß ist der Unterschied zwischen dem, was Staub ist, Mensch. Jest nieskończenie wielka różnica pomiędzy tym, czym jest człowiek, proch, und dem großen und lebendigen Gott. A tym wielkim i żywym Bogiem. Doch Jesus Christus ist wahrer Mensch geworden. Jednak Jezus Chrystus stał się prawdziwym człowiekiem. Aber er hörte nicht auf, Gott gepriesen in Ewigkeit zu sein. Ale w żadnym momencie nie zaprzestał być Bogiem wysławionym w wieczności. Doch als Mensch ist er vollkommen Mensch. Ale jako człowiek jest on doskonałym człowiekiem. Mit einem menschlichen Körper. Wyposażonym w ludzkie ciało. Mit menschlichen Gefühlen und Empfindungen. W ludzkie uczucia. Lukas macht uns das ganz deutlich. Łukasz w swojej Ewangelii wyraźnie to pokazuje. Und so hat er tief empfunden, was hier in diesem Psalm uns vorgestellt wird. I w ten sposób to rozważając widzimy, jak głęboko odczuwał to wszystko, co jest przedstawione w tym psalmie. Die vier Evangelisten haben die Kreuzigung beschrieben. Czterech ewangelistów opisywało w różny sposób ukrzyżowanie. Aber die Empfindungen des Herrn Jesus Christus, das haben die Psalmen niedergeschrieben. Ale jeżeli chodzi o odczucia Jezusa Chrystusa w tych chwilach, one są zobrazowane w psalmach. Und so erkennt und anerkennt Jesus Christus als Mensch Gott über sich. I w ten sposób widzimy, jak Jezus Chrystus jako człowiek uznaje w całej pełni Boga nad sobą. Und es ist eine Beziehung, die hier vorgestellt wird. I jest tu przedstawiona pewna głęboka relacja. Er sagt, mein Gott. On mówi tutaj, mój Boże. Gott war in eine Beziehung zu Israel getreten. Bóg nawiązał relację w stosunku do ludu izraelskiego. Gott hatte erwartet, dass Israel diese Beziehung auch ausleben würde. Bóg oczekiwał następnie, że Izrael, trwając w tym związku, będzie według tego żyć. Aber selbst in den Tagen der Wüstenwanderung haben sie das nicht getan. Ale już wtedy, w dniach wędrówki w pustyni, oni tego zaniechali. Täglich haben sie die Führung Gottes erlebt. Dzień w dzień przeżywali tam prowadzenie Boże. Täglich haben sie die Speise von Gott bekommen. Dzień w dzień otrzymywali pokarm od Boga. Täglich sind sie aus dem Felsen getränkt worden.
Dzień w dzień pili ze skały. Und doch musste Gott sagen, habt ihr mir geopfert in der Wüste? A jednak Bóg musiał pewnego razu zapytać, czy to mi składaliście ofiary w tej pustyni? Nein, Israel hat diese Beziehung nicht mit Leben erfüllt. Nie, jeżeli chodzi o tę relację, to Izrael nie umiał wypełnić jej szczerym życiem. Obwohl es so viele Vorzüge hatte. Chociaż miało to tak wiele, wiele różnych przywilejów. Aber dann kam Christus. Ale po tym wszystkim przyszedł Chrystus. Und er hat diese Beziehung erlebt. I On całkowicie, w całej pełni przeżywał tę relację z Bogiem. Keiner hatte Gott gesucht, sagt Psalm 14. Psalm 14 mówi, nikt nie szuka Boga. Jeder hat sich auf seinen Weg gewandt, sagt Jesaja 53. Każdy zwrócił się na własną drogę, mówi Izajasz w 53 rozdziale. Und als Christus kam, was sagte er? A gdy Chrystus przyszedł, co On o Nim mówi? Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott ist meine Lust. Czynić Twoją wolę jest moim upodobaniem. Und wenn wir an Psalm 42 denken, a gdy pomyślimy o 42. psalmie, dann sehen wir in Vers 2, wie er auf Gott ausgerichtet war. To widzimy, jak on w drugim wierszu był, jak jego serce było skierowane ku Bogu. Dwa wiersze przeczytamy, drugi i trzeci. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Die tiefe Ausrichtung war auf Gott ausgerichtet. Tak, głęboko, głęboko to serce było ukierunkowane na Boga. Welch ein Gegensatz zu Israel? Jakżeż wielkie przeciwstawieństwo jest to w stosunku do postawy Izraela. Welch ein Gegensatz zu jedem Menschen? Jakżeż wielkie przeciwstawieństwo w stosunku do postawy każdego człowieka. Und dieser Mensch Jesus Christus war jetzt von Gott verlassen. I ten właśnie człowiek z taką postawą został teraz opuszczony przez Boga. Wann ist dieser Ruf erschollen? Kiedy, w jakim momencie to zawołanie wydobyło się z jego ust? Wenn wir zum Beispiel nach Matthäus 27 blicken, dann sehen wir, dass es am Ende der zweiten drei Stunden war. Gdy zajrzymy do Mateusza 27, to widzimy, że to było u kresu, u końca tych trzech godzin cierpień Pana Jezusa. Die ersten drei Stunden haben die Menschen mit Jesus Christus gemacht, was sie wollten. Przez pierwsze trzy godziny ludzie czynili z Chrystusem, co chcieli. Und in den drei Stunden der Finsternis anschließend hat Gott das Schwert göttlichen Gerichtes gegen ihn geführt. A w trzech godzinach ciemności sam Bóg wyciągnął miecz swojego sądu przeciwko niemu. Und am Ende dieser drei Stunden der Finsternis hat der Herr dieses Wort gesprochen. I na koniec tych trzech godzin cierpień, tych trzech godzin ciemności, Pan Jezus wypowiedział te słowa. Nicht am Anfang. Nie na początku. Nein, nachdem gewissermaßen alles durchlitten war. Nie, On to uczynił w chwili, gdy w pewnym sensie już wszystko, co było do wycierpienia, zostało wycierpiane. Er war der reine, der heilige, der fleckenlose. On był tym czystym, świętym i nieskalanym. Der nach Petrus keine Sünde tat. Który według słów Piotra nie uczynił żadnego grzechu. Und wie Paulus in 2. Korinther 5 sagt, a jak Paweł mówi w 2. Koryntów 5, keine Sünde kannte. Nie znał żadnego grzechu. Und 1. Johannes 3 macht deutlich, dass Sünde nicht in ihm ist. A Jan w pierwszym swoim liście, 3. rozdział mówi, że nie ma w nim grzechu. Und doch sagt er hier, warum hast du mich verlassen? Jednak ten oto człowiek wypowiada słowa tego wielkiego zapytania, dlaczego mnie opuściłeś? Manche meinen, dass Christus die Sünden auf das Kreuz getragen hätte. Niektórzy myślą, że Chrystus poniósł grzechy na krzyż. Doch 1. Petrus 2 macht deutlich, dass er am Kreuze erst die Sünden getragen hat. Lecz 1. Piotra, 2. rozdział, mówi wyraźnie w poprawnym tłumaczeniu, że
dopiero tam na krzyżu poniósł Pan Jezus grzechy. Und zwar in diesen Stunden der Finsternis hat er diese Sündenlast getragen. I to ten ciężar grzechu spoczął na nim w tych trzech godzinach ciemności. Das, was der Jesus Christus hier erlitten hat, erleidet kein Mensch. To, co wycierpiał tutaj Jezus Chrystus, nie jest udziałem cierpienia żadnego człowieka. Das Verlassensein von Gott hat bisher keiner erlitten. Opuszczenia przez Boga nie doświadczył do tej pory żaden człowiek. Aber diejenigen, die keine Zuflucht zu Jesus Christus nehmen, werden das erleiden. Ale ci ludzie, którzy nie uczynią Jezusa Chrystusa swoją ucieczką, będą musieli kiedyś tego doświadczyć. Dann wird der Zorn Gottes sie treffen. Będzie musiał przeciwko nim również zwrócić się gniew Boży. Sie werden in der ewigen Pein sein. Oni będą musieli ostatecznie pójść w miejsce wiecznego cierpienia. Aber das sind alles ungerechte Menschen. Ale to wszystko są ludzie, którzy są niesprawiedliwi w głębi swojej istoty. Doch hier war es der Gerechte, der Sündlose, der Reine und Heilige, der von Gott verlassen wurde. A tutaj jest ten sprawiedliwy, jedyny sprawiedliwy, jedyny czysty, bez skazy, ten, który był święty, ten został opuszczony. Natürlich wusste er, warum er von Gott verlassen war. Oczywiście wiedział on, dlaczego został opuszczony przez Boga. Aber du und ich, ale ty i ja, wir sollten uns immer wieder daran erinnern, warum. My wciąż na nowo powinniśmy sobie to przypominać, dlaczego. Der Jesus, der auf Mitleiden gewartet und keins gefunden hatte. Pan Jezus czekał na współczucie i nie znalazł go nigdzie. Wir wollen in Liebe an ihn denken. My chcemy o nim pomyśleć. Und daran denken, dass wir die Frucht der Mühsal seiner Seele sind. I pomyśleć o tym, że my jesteśmy owocem utrapienia jego duszy. Doch obwohl Christus verlassen ist von Gott, wendet er sich an ihn. I zauważmy, że chociaż Chrystus jest opuszczony tutaj przez Boga, to jednak nie zwraca się do nikogo innego, jak tylko do Niego. Und gerade hierdurch ehrt er ihn. I to przez to w szczególny sposób Go czci. Gott ist zu heilig, um Sünde zu sehen. Bóg jest zbyt święty, by patrzeć na grzech. Mühsal vermag er nicht anzuschauen. On nie może patrzeć na to, co jest związane z wynikami grzechu. Jede einzelne Sünde musste auf ihn gelegt werden. A każdy jeden grzech musiał być złożony tutaj na Niego. In Gedanken, w myślach, in Worten, dokonany w słowach czy w czynach. Und die gerechte und heilige Strafe darüber musste an ihm vollzogen werden. A święta i sprawiedliwa kara musiała właśnie go tutaj dotknąć. Christus musste zur Sünde gemacht werden. Chrystus musiał zostać uczyniony grzechem. Wie schrecklich muss das für seine Seele gewesen sein. Jakżeż niepojętą okropnością musiało być to dla jego duszy. Und dennoch ist er freiwillig aus Liebe zu seinem Gott und Vater, aber auch aus Liebe zu dir und mir diesen Weg gegangen. A jednak on, wiedząc to wszystko, z miłości do swojego Boga i Ojca, ale również z miłości do Ciebie i do mnie, poszedł tą drogą. Er sagt, du bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. On mówi, daleki jesteś od mego wybawienia, od głosu krzyku mojego. Er tat zugleich das dem Vater wohlgefällige. On czynił cały czas to, co było upodobaniem Ojca. Und Gott konnte dennoch nicht mit ihm sein. A jednak mimo to Bóg nie mógł być tutaj z nim. Gott hat den Liebling seiner Seele nicht nur in die Hand seiner Feinde gegeben. Bóg nie tylko tego, który był ulubieńcem czy umiłowanym jego duszy, nie tylko oddał w ręce grzeszników, sondern Zacharia sagt, lecz Zachariasz mówi, dass er, der Mann, der sein Genosse war, lecz Zachariasz mówi, że on, ten mąż, który był jego towarzyszem,
der Hirte war, który był pasterzem, dem Schwert göttlichen Gerichtes begegnen musste. Musiał wyjść naprzeciw miecza Bożego sądu. Mein Gott, ich rufe des Tages. Boże mój, wołam w ciągu dnia. Und du antwortest nicht. A ty nie odpowiadasz. 3 Stunden war der Heiland von Gott verlassen. Przez 3 godziny Zbawiciel był opuszczony przez Boga. Keine menschliche Stimme kann beschreiben, was sich dort ereignete. Żaden ludzki głos, ludzkie słowa nie są w stanie wyrazić tego, co w całej pełni tam się dokonało. Doch hier spricht er davon, dass Tag und Nacht da war. Lecz on mówi tutaj o tym, że był dzień i była noc. Wie tief hat er jede Sekunde dieser Zeit empfunden. Jakżeż głęboko, jak długo on przeżywał każdą sekundę w tych chwilach. Und was sagt er? I co on mówi? Nachdem er diese Not in diesen 2 Versen vorgestellt hat. Gdy on w tych 2 wierszach tutaj wyraża swoją nędzę swojego położenia. Wird er bitter? On wtedy mówi dalej. Kommt Groll oder Hass in seinem Herzen auf? Czy on gorzknieje w swoim sercu, czy powstaje gniew i nienawiść tam? Wird er unwillig? Czy on naraz, jego wola się załamuje? Nein, wieder ehrt er Gott. Nie, on dalej czci Boga. Doch du bist heilig. Mówi, jednak ty jesteś święty. Völlig losgelöst von jeder Verunreinigung heißt das. Całkowicie odłączony od wszelkiego zanieczyszczenia. Besonders gestellt. Odosobniony. Und dann sagt er, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Mówi, ty mieszkasz w chwałach Izraela. Gott wohnte nicht in dem Garten der Bonne. Bóg nie mieszkał w tym ulubionym ogrodzie. In dem Garten, wo der Mensch in Unschuld war. W ogrodzie, gdzie człowiek był w niewinności. Nur als das erlöste Volk da war, sehen wir, dass er in der Mitte seines Volkes wohnen wollte, 2. Mose. Lecz widzimy później, że Bóg chciał mieszkać jedynie w pośród swojego ludu. Gott hatte in dem Garten der Wonne Kontakt, Gemeinschaft mit den Menschen. W tym ogrodzie, o którym mówimy, Bóg miał kontakt, miał społeczność z człowiekiem. Aber wohnen, dies zur Ruhe kommen, das war da nicht möglich. Ale mieszkać, tam spocząć całkowicie, to nie było możliwe. Und hier sagt der Psalmist es als eine Gegenwartsaussage. A tutaj mówi psalmista te słowa jako wypowiedź, która jest pewnym przeciwstawieństwem. Gott sah voraus auf das Werk von Golgatha. Bóg patrzył do przodu na dzieło Golgoty, które się miało dokonać. Und konnte deshalb schon die Lobgesänge in Israel annehmen. I dlatego mógł już przyjąć te pieśni pochwalne Izraela. Auch wenn heute unser Lobgesang oft schwach ist. Nawet i dziś, gdy pieśń chwały, która wydobywa się z naszych serc, jest jeszcze słaba. Wenn wir an die Grundlage des Lobgesangs denken. Gdy myślimy przy tym o tej bazie, o tych podstawach tego, tej pieśni pochwalnej, dann nimmt er diesen Lobgesang an. To Bóg przyjmuje ją. Aber er nimmt ihn ganz besonders an. Ale w sposób szczególny przyjmuje ją. Weil Christus alles getan hat. Dlatego, że Chrystus wszystko wykonał. Dann haben wir in den nächsten Versen einen Vergleich. W następnych wierszach mamy przedstawione porównanie. Christus vergleicht seine Situation mit dem der Väter. Chrystus porównuje swoją sytuację z tą, w której znajdowali się ojcowie. Die Väter hatten auf Gott vertraut. Ojcowie ufali Bogu. Denken wir an Noah, er hat auf Gott vertraut. Pomyślmy o Noe, który ufał Bogu. Er hat die Eiche gebaut. On zbudował arkę. Hat die Rettung Gottes erlebt. Przeżył wielkie wybawienie Boże. Denken wir an Jakob, er hat auf das Wort Gottes vertraut. Pomyślmy o Jakubie, który ufał Słowu Boga. Hat die Rettung erlebt. Przeżył wyratowanie.
Oder Abraham. Albo Abraham. Oder ein Daniel. Albo Daniel. Alles Männer des Glaubens, die auf das Wort Gottes sich stützten. Wszystko mężowie Boży, którzy wspierali się na objawionym Słowie Boga. Und dieses Vertrauen ist eine ganz tiefe Ehrung Gottes. I to zaufanie w tych trudnych okolicznościach jest bardzo szczególną formą uczczenia Boga. Und auf diese Ehrung Gottes kommt die Antwort Gottes. I na to uczczenie Boże przychodzi ze strony Boga też odpowiedź. Und das ist die Errettung. I to jest właśnie wybawienie. Vers 6 macht deutlich, dass die Not manchmal unheimlich groß wird. Szósty wiersz mówi o tym, że czasami ta nędza, to poczucie braku wyjścia z położenia było bardzo szczególnie wielkie. Und auch dann ist Gott derjenige, der herausführt. I w tych sytuacjach właśnie Bóg okazywał się tym, który ratował. Das Maß der Übung bestimmt Gott. Bóg określa miarę swojego ćwiczenia. Und diese Männer und Frauen des Glaubens wurden in ihrem Vertrauen nicht beschämt. A ci mężowie i te niewiasty wiary, oni nie byli nigdy zawstydzeni. Das kann man auch heute noch erleben. Nie byli nigdy zawstydzeni w swoim zaufaniu. Dzisiaj można również to przeżyć. Die, die mich ehren, werde ich ehren. Ci, którzy mnie czczą, ja ich uczczę. Wenn wir Gott durch Vertrauen ehren, wird sich zu uns bekennen. Jeżeli my poprzez ufność do Boga czcimy Go, On będzie przyznawał się do nas. Doch bei ihm war es ganz anders. Ale tutaj u Pana było zupełnie inaczej. Hatte dieser Grundsatz sich geändert? Czy ta niezłomna zasada naraz się zmieniła? Nein, niemals. Nie, nigdy. Doch hier passierte etwas, was einmalig ist. Tutaj wydarzyło się mianowicie coś, co nie ma żadnego porównania. Das Wort Gottes sagt, nie ist der Gerechte von Gott verlassen worden. Słowo Boże mówi, nigdy sprawiedliwy nie jest opuszczany przez Boga. Und wir kennen den weiteren Verlauf. A wiemy, co dalej jest napisane w tym psalmie. Gott würde auch hier seine Verheißung wahr machen. Tutaj również Bóg by z wielką gorliwością wypełnił swoją obietnicę. Doch das würde erst später kommen. Ale dopiero później może się to wydarzyć. Christus wusste das. Chrystus wiedział o tym. Doch ging er diesen Weg weiter. Jednak szedł niezłomnie tą drogą dalej. Er sagt in Vers 7, ich bin ein Wurm und kein Mann. W siódmym wierszu mówi, jestem robak, nie człowiek. So sah Christus sich. Tak widział siebie samego. Gibt es etwas verächtlicheres als ein Wurm? Czy jest coś bardziej godne pogardy, bardziej niezauważane jak robak? So war er durch den Dienst für Gott geprägt, dass er sein ganzer Körper sich aufzehrte. On tak był mocno napiętnowany tą misją, tą służbą dla Boga, że całkowicie wydał swoje ciało. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. W jednym miejscu napisane jest, że gorliwość o dom Twój pożera mnie. Aber noch ein zweiter Aspekt ist hier. Ale tutaj mamy do czynienia jeszcze z drugim aspektem. Der Wurm erinnert auch an die Schlange. Robak również przypomina węża. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Jak Mojżesz w pustyni wywyższył węża, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Das ist das göttliche Muss. To jest to Boże musi. Der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes musste entsprochen werden. Ta sprawiedliwość i świętość Boża musiała być zaspokojona. Aber auch seiner grenzenlosen Liebe. Ale także jego bezgraniczna miłość. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Bo tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Christus ist nach 2. Korinther 5, Vers 21, wie wir gesagt haben, zur Sünde gemacht worden. Chrystus według 2. Koryntów 5, 21 został uczyniony grzechem. Das sind Höhen und Tiefen, wo nur der Glaube
das verstehen kann. To są wyżyny. Wir haben gesehen, dass Christus unter den sühnenden Leiden unsagbar litt. Widzieliśmy już, że Chrystus cierpiał w niewysłowiony sposób pod ciężarem tych cierpień pojednawczych. Und wir haben auch in dem Lied, was wir gerade gesungen haben, zum Ausdruck gebracht, was unser Anteil ist. I w tej pieśni, którą właśnie zaśpiewaliśmy, daliśmy wyraz temu, co jest naszym udziałem. Dass wir die Ursache für diese unsagbaren Leiden waren. Że to właśnie my byliśmy przyczyną tych niewypowiedzianych cierpień. Sei es die Worte, die wir ihm entgegenschleuderten. Czy to w słowach, które przeciwko niemu skierowaliśmy? Die seine Seele zutiefst verwundeten. Które do głębi uderzały w jego świętą duszę. Seien es die unsagbaren körperlichen Leiden, die in der Kreuzigung zum Ausdruck kommen. Czy gdybyśmy spojrzeli na cielesne cierpienia Pana Jezusa w odniesieniu do ukrzyżowania Jego? Oder seien es die sühnenden Leiden. Czy też gdy pomyślimy o cierpieniach, które miały ten pojednawczy cel? Wir waren die Ursache. Wszystkiego tego byliśmy my powodem. Das Passa musste mit bitteren Kräutern gegessen werden. Baranek paschalny musiał być spożywany z gorzkimi ziołami. Und so wollen auch wir immer wieder daran denken. I tak też i my pragniemy wciąż na nowo myśleć o tym. Christus ist nie bitter geworden bei den Leiden. Chrystus nigdy nie zgorzkniał poprzez cierpienia, w których się znajdował. In den größten Leiden hat er immer wieder Gott geehrt durch sein Vertrauen. W największych i najgłębszych cierpieniach wciąż na nowo odzywał się głos chwały z jego serca skierowany ku Bogu. Er sagt in Vers 10, w wierszu 10 mówi, dass Gott gewissermaßen seine Güte ihm gegenüber gezeigt hat vom ersten Atemzug an. Że w pewnym sensie te słowa możemy tak przeczytać, że Bóg od pierwszego jego drgnienia, jego oddechu okazywał mu zawsze swoją dobroć. Wenn er im Augenblick auch nicht die Güte Gottes erleben konnte, gdy w tym momencie tutaj nawet nie mógł przeżywać tej dobroci Bożej, so hielt er unbeirrt an der Güte Gottes fest. To w niepodzielny sposób i niewzruszony trzymał się cały czas tej dobroci Bożej. Er sagt, auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Mówi, byłem na ciebie zdany od łona matki mojej. Er sagt gewissermaßen, ich bin völlig abhängig von dir. Wyznaje tutaj, że jest całkowicie i wyłącznie zależny tylko od Niego. Welche eine Ehrung Gottes durch den Herrn. Jakżeż wielka cześć w kierunku Bogu, Boga wydobywa się z tych słów Pana. Und er ehrt Gott auch, indem er sagt, du bist vom Mutterleibe an mein Gott. I jakże on czci Boga w słowach mówiąc, że od łona matki mojej jesteś moim Bogiem. Mochte Gott im Zorn jetzt auch ihm gegenüberstehen. Nawet jeśli Bóg teraz w gniewie swoim zwracał się przeciwko niemu. Er hielt unbeirrt fest on an diesem Gott. Cały czas trzymał się mocno tego Boga i tylko Niego. Unter den größten Leiden nennt er auch hier ihn mein Gott. Pod ciężarem najgłębszych i największych cierpień cały czas zwie Jego moim Bogiem. Sei nicht fern von mir angesichts der Drangsale. Nie oddalaj się ode mnie, mówi, wobec tych wszystkich cierpień. Kein Helfer war da. Nie było nikogo, kto by pomógł. Und selbst wollte Christus sich nicht helfen. I Chrystus sam sobie nie chciał przyjść z pomocą. Er wollte konsequent den Weg der Abhängigkeit weitergehen. On chciał konsekwentnie i dalej iść drogą wyłącznej zależności od Boga. Die Stiere in Vers 13 sind ein symbolischer Ausdruck. Te cielce, które pojawiają się w 13 wierszu, są wyrazem symbolicznym.
Es sind besonders die geistigen Führer in Israel gewesen, die Würdenträger. Tymi cielcami w sposób szczególny okazali się duchowi przywódcy Izraela, ci, którzy mieli cześć i poważanie w tym ludzie. Das hatte der Herr in den Evangelien schon wiederholt den Jüngern gesagt. Pan Jezus kilkakrotnie mówił o tym w Ewangeliach swoim uczniom. Aber das hatte Christus auch Jesaja in die Feder diktiert. Ale Chrystus dyktował to również Izajaszowi, gdy jego pismo, pióro spisywało słowa. In Jesaja 53 heißt es, dass er verachtet und verlassen war von den Menschen. W Izajasza 53 czytamy, że on był wzgardzony i opuszczony przez ludzi. Und da gibt es in unserer Übersetzung eine Fußnote, die sagt von den Hochgestellten. W naszym tłumaczeniu jest przypis do tego wiersza, który mówi przez tych wysoko postawionych, przełożonych ludu. Gerade diese Männer, die sehr gut denken konnten. Ci ludzie, właśnie ci, którzy wyróżniali się tym, że potrafili myśleć. Die sehr gut reden konnten. Którzy potrafili świetnie mówić. Sie wiegelten das Volk auf. Którzy wpływali na lud. Sie haben eine ganz besondere Schuld auf sich genommen. Ci oto ludzie wzięli na siebie szczególną winę. Das hat Christus hier vor seinem Auge. Tutaj Chrystus ma to przed swoim oczyma. Er nennt sie Gewaltige. On mówi o nich, że to są ci potężni. Er fühlt sich umringt von ihnen. On czuje się osaczony przez nich zewsząd. Und wieder kommt er auf diese bösen Worte zu sprechen. I znowu on mówi o złych słowach, które przeciwko niemu się zwracają. Wir hatten das schon einmal. My już przyglądaliśmy się tej myśli jeden raz. Sie sperren das Maul auf, gleich einem reißenden und brüllenden Löwen. Jest tu napisane w 14 wierszu, że rozwarli na niego swą paszczę, jak lew, który szarpie i ryczy. Aus dem Mund dieser Gewaltigen sprach letzten Endes auch Satan. Z ust tych wysoko postawionych, przełożonych ludu ostatecznie przemawiał szatan. Vielleicht lesen wir noch einmal aus Kolosser 2 einen Vers. Jeden wiersz przeczytamy do tego z listu do Kolosan 2. Da ist es in Vers 15. W 15 wierszu mamy napisane, dass den Fürstentümern und den Gewalten die Macht genommen hat. Jest napisane tutaj, że odebrał moc, jest dokładnie napisane, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Dies ist eure Stunde, hatte er gesagt in Lukas 22 und die Gewalt der Finsternis. W Łukasza 22 Pan Jezus mówi, to jest wasza godzina i mocy ciemności. Die ganze Gewalt der Finsternis konzentrierte sich darauf, Christus zu Tode zu bringen. Ta cała moc ciemności tutaj skupiła się dokładnie na tym, by doprowadzić Chrystusa do śmierci, by zabić go. Somit ist dieser brüllende Löwe ein Bild von Satan. Tak, dlatego ten lew, co szarpie i ryczy, jest obrazem działania szatana, czyli szatana wprost. Die Auswirkung dieser Hochgestellten Israel unter der Führung Satans wird dann in Vers 15 deutlich beschrieben. Te działania tych przywódców ludu w Izraelu, pod, inspirowane przez szatana, są wyraźnie widoczne w 15 wierszu. Ausgeschüttetes Wasser kann nicht wieder eingesammelt werden. Woda, która się rozlała, nie da się już jej ponownie zebrać, tak jak było poprzednio. Keine Kraft kann es wieder zusammenbringen. Nie można, nie ma już takiej mocy, która by ją zebrała i w takim stanie, jak była wcześniej. Angesichts der Sündenleiden und der Leiden von Seiten der Menschen fühlte sich Christus wie ausgegossenes Wasser. W obliczu tych pojednawczych cierpień i cierpień ze strony ludzi, Chrystus czuł się jak rozlana woda. Die furchtbaren Leiden der Geißelung waren hinter ihm. Te straszne cierpienia cielesne, te biczowania były już za nim. Jetzt hing der Heiland am Kreuz. Teraz Zbawiciel
wisiał na krzyżu. Hände und Füße waren durchbohrt durch die Nägel. Ręce i nogi były przebite gwoździami. Der ganze Körper wurde auseinandergezogen aufgrund des Eigengewichtes. Całe ciało, które obciążone własnym ciężarem, bezwładnie wisiało w ten sposób. Ein unsagbar qualvoller Tod. To jest śmierć w sposób fizyczny, oceniając śmierć o nieocenionych cierpieniach. So dass er sagen musste, alle Gebeine haben sich zertrennt. Także on musiał powiedzieć, że rozłączyły się wszystkie kości moje. Die Knochen wurden auseinandergezogen. Kości porozłączały się w stawach. Aber auch sein Herz war verwundet. Ale także jego serce było do głębi przeszyte cierpieniem. Es war zerschmolzen inmitten der Eingeweide. Ono było, jest tu napisane, moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Im Psalm 69 sagt der Heiland. W Psalmie 69 Zbawiciel mówi w słowach, der Hohn hat mein Herz gebrochen. Że szyderstwo czy ta hańba zdruzgotała mi serce. Die Worte haben ihn schon so verletzt. Słowa już tak głęboko go raniły. Und hier ist das Herz gewissermaßen zerschmolzen. A tutaj to serce w pewnym sensie możemy powiedzieć, ono się roztopiło całkowicie. Seine Kraft war vertrocknet. Jego siła wyschła. Er stand mitten im Leben. On tutaj jeszcze był przy życiu. Er hatte den Beruf eines Zimmermanns ausgeübt. On wcześniej wyuczył się zawodu cieśli. Seine Muskulatur war sicherlich gut. I wykonywał ten zawód. Był człowiekiem z całą pewnością fizycznie zbudowanym. Doch diese körperlichen Leiden zehrten unweigerlich an ihm. Jednak te cielesne cierpienia go tak głęboko dotknęły. So dass er sagt, dass dieses Vertrocknetsein gleichzusetzen ist mit einem Atomscherbe. Że mówi tutaj obrazowo, porównując to, że nie miał już żadnej siły ze skorupą glinianą, która jest zupełnie wysuszona. Bei einer Tonscheibe geht der Ton durch das Feuer und keine Feuchtigkeit bleibt mehr. Taka skorupa gliniana, ona przechodzi przez ogień i nie ma w niej już żadnej wilgoci. Und so vergleicht sich mit seiner Kraft. I tak on przedstawia brak swojej siły. Ähnlich war es mit seinem Durst. Podobnie było z jego pragnieniem. Unsagbare Qualen, die er hatte. Niewypowiedziane udręki, jakie on w tym czasie przeżywał. So dass er klagen musste, meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Że musiał uskarżać się w słowach, że język mój przylgnął do podniebienia mego. Jetzt hing er schon, Stunde um Stunde am Kreuz. Tutaj wisiał godzinę po godzinie na krzyżu. Den Betäubungstrank hatte er abgelehnt. Den Betäubungstrank hatte er abgelehnt. Odmówił przyjęcia napoju, który miałby go odurzyć w tych chwilach. Die Hitze hatte er erduldet. Wycierpiał gorąc. Und somit klebte seine Zunge an seinem Gaumen. I tak oto język jego przylgnął do podniebienia. Doch letzten Endes sagt er, du legst mich in den Staub des Todes. Także na koniec mówi, położyłeś mnie w prochu śmierci. Die Menschen haben Christus ans Kreuz gebracht. Ludzie sprawili, że Chrystus zawisł na krzyżu. Tam go doprowadzili. Aber er ist auch als der gute Hirte freiwillig in den Tod gegangen und hat sein Leben gegeben für die Schafe. Ale z drugiej strony, on jako dobry pasterz dobrowolnie oddał swoje życie za owce swoje. Und hier gibt er nicht den Menschen die Schuld. I tutaj on nie przypisuje ludziom tej winy, sondern der Heiland sagt, du Gott legst mich in den Tod. Lecz Zbawiciel mówi tutaj, ty Boże, kładziesz mnie w prochu śmierci. Welche Ergebenheit in seinem Herzen. Jakżeż to głębokie przeżycia w jego sercu, w głębokie doświadczenia. Vers 17 und 18 gehören wieder zusammen.
Wiersze 17 i 18, one są mocno ze sobą złączone. Sie beschreiben weiter die Leiden am Kreuz. One dalej opisują cierpienia na krzyżu. Sie beschreiben die Personen, die ihm diese Leiden zugefügt haben. I opisują osoby, które te cierpienia pogłębiały. Es sind die Soldaten. W szczególności chodzi tutaj o żołnierzy. Sie sind eine Rotte von Übeltätern. Jest to gromada złośników, die diese Nägel durch seinen Leib getrieben haben. Którzy posunęli się do tego, by gwoździami przebijać jego święte ciało. Und wieder beschreibt er die Auswirkungen auf seinen Körper in Vers 18. Dalej on opisuje działania te, które dotknęły jego ciało. Czy może skutki, jakie odczuwa jego ciało. Dann sagt er im zweiten Satz von Vers 18 etwas über die Zuschauer. W drugiej części 18 wierszu mówi o tych, którzy go otaczają i przyglądają mu się. Der Mensch ohne Herz, ohne Empfinden. Widzimy tutaj człowieka bez serca, bez uczuć, wyzutego całkowicie z tych rzeczy. Sie schauen und sehen mich an. Oni przyglądają się, sycą się moim widokiem. Er, der seine Hände so oft geöffnet hatte zur Speisung der Hungernden. Temu, który swoje ręce tak często otwierał, by karmić głodnych. Diese Hände hatte man durchbohrt. Te oto ręce przebito gwoździami. Und man fand seine Genugtuung darin, diesem Schauspiel beizuwohnen. I sycono się dosłownie tym, by przyglądać się temu straszliwemu widowisku. Und man schämte sich nicht, angesichts dieser größten Leiden, auch seine Kleider noch zu verteilen. I nie wstydzono się, by w obliczu tak strasznych cierpień tego, który zawisł na krzyżu, dzielić po prostu, spierać się w pewnym sensie o jego szatę. Man warf das los über sein Gewand. Rzucano losy o jego szaty. Die Kleider, die von seinem Wandel sprechen. Szaty, które symbolicznie mówią o doskonałym jego postępowaniu. Diese Reinheit, diese Heiligkeit. O jego czystości i świętości. Aber auch diese Liebe und des Erbarmen Menschen gegenüber. Ale także o miłości i miłosierdziu, w jakim działał w stosunku do ludzi. Bei dem Gewand dürfen wir vielleicht auch an das Gewand denken, was Jakob seinem Sohn Josef gab. Gdy rozmyślamy nad tą szatą, możemy pomyśleć również o szacie, którą niegdyś Jakub darował swojemu synowi Józefowi. Jakob ehrte seinen Sohn Josef durch dieses Gewand. Jakub wyróżnił w sposób szczególny swojego syna Józefa przez tę szatę, jaką mu darował. Und hat nicht Gott der Vater auch immer wieder seinen Sohn geehrt? Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen gefunden habe. I czyż nie było tak, że Bóg Ojciec wciąż na nowo okazywał szczególne upodobanie, cześć, wywyższenie tego oto syna swego, gdy mówił: to jest syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Hatte Gott nicht auf Schritt und Tritt immer wieder sein Wohlwollen auch bekundet, indem er diese Wunder gab? Czy Bóg wciąż na nowo nie potwierdzał swojego upodobania w tym synu, gdy jego ręce czyniły cuda? Aber alles, was Christus an Herrlichkeiten offenbarte, haben wir Menschen in den Schmutz gezogen. Ale wszystko to, co Chrystus objawił z chwały Bożej, ludzie zbrukali, pomieszali z błotem. Das ist der Mensch. Takim jest człowiek. Und jetzt kommt er wieder auf Gott zu sprechen. A on tutaj pośród tych okoliczności znowu zaczyna mówić o Bogu. Gott steht im völligen Gegensatz zu den Menschen, nur von ihm erwartet er eine Hilfe. Bóg jest zupełnie inny niż człowiek i on oczekuje tylko od niego wszelkiej pomocy. Und keine andere Stärke hatte Christus als die Stärke aus Gott. I Chrystus nie miał żadnego innego źródła posilenia, jak tylko posilenie w samym Bogu. 20. wiersz. Als Mensch wollte er nur zu dieser Stärke Zuflucht nehmen.
Jako człowiek on pragnął tylko i wyłącznie do tego źródła pomocy i mocy się udawać. Er bitte darum, von dem Schwert gerettet zu werden. On prosi tutaj o to, by być ocalonym od miecza. Dusza by była jego ocalona od miecza. Er bittet darum, aus der Gewalt des Hundes errettet zu werden. On prosi o to, aby go z tego gwałtu i przemocy wyratować. Das Schwert war das Schwert göttlichen Gerichtes. Ten miecz to był miecz Bożego Sądu. Und hier die Gewalt des Hundes ist sicherlich wieder ein Bild von Satan. A te psie łapy, które tutaj widzimy, są znowu obrazem mocy szatana. Wie auch der Rachen des Löwen in Vers 22. Tak jak dalej też w 22 wierszu mamy paszcze lwa. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Wyratuj mnie, wybaw mnie z paszczy lwa. Keine andere Hilfe wollte er entgegennehmen. On nie chciał przyjąć żadnej innej pomocy. Er musste nicht nur von Gott verlassen werden. On nie tylko, że musiał być opuszczony przez Boga. In den zweiten Tod gehen. I iść w drugą śmierć. Diesen zweiten Tod schmecken. Zakosztować tej drugiej śmierci. Sondern er musste auch in den körperlichen Tod gehen, in den physischen. Lecz również musiał iść w tą fizyczną, cielesną śmierć. Ja, er hat Satan durch den Tod besiegt. Tak, przez śmierć zwyciężył szatana. Durch seine eigene Waffe. Przez jego własną broń uderzył go. Wie das David im Hinblick auf Goliath getan hat. Jak niegdyś Dawid dokonał tego mieczem Goliata. Und er sagt dann in Vers 22, zweite Teil, ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. I w drugiej części 22 wiersza mówi, tak, ty odpowiedziałeś mi. Wodurch hat er ihn erhört? Przez co on go wysłuchał, Bóg wysłuchał go. Indem er ihn auferweckt hat. Przez to, że go wzbudził z martwych. Er ist unserer Übertretung wegen der hingegeben worden, unserer Rechtfertigung auferweckt worden. On według listu do Rzymian. Unsere Übertretung wegen hingegeben worden. On został wydany z powodu naszych win, z powodu naszych przestępstw. Unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden. A z powodu naszej sprawiedliwości został wzbudzony z martwych. Tylko ten wiersz. Dla usprawiedliwienia naszego jest napisane. Römer 4, Vers 25. Wiersz 25. Czwarty rozdział listu do Rzymian, 25 wiersz. Aber wir denken vielleicht auch noch an die andere Stelle aus dem Hebräerbrief. Ale może jeszcze przy tym wspomnijmy o innym miejscu z listu do Hebrajczyków. Kapitel 5. Rozdział 5. Vers 7 und 8. Wiersze 7 i 8. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i z powodu bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Das Werk hat die völlige Anerkennung Gottes gefunden und er hat es bestätigt. To dzieło, którego dokonał, ono spotkało się z całkowitym uznaniem ze strony Boga. Aber darüber hinaus hat Gott dokumentiert, dass dieser Mann. Ale ponadto Bóg sam potwierdził, udokumentował to, udowodnił, że ten oto mąż sein frommer war. Był jego pobożnym. Und deshalb können die Schleusen der Gnade sich ganz weit öffnen. I dlatego te otwory łaski, czy śluzy, jakbyśmy powiedzieli, one tak szeroko się mogły rozewrzeć, żeby ona obficie popłynęła. Wir wissen, das Alte Testament beschäftigt sich nicht mit der Versammlung. Wiemy o tym, że w ogólności znane jest nam stwierdzenie, że Stary Testament nie zajmuje się dosłownie zgromadzeniem. Und so sind sicherlich in den Gläubigen, die in diesen weiteren Versen uns vorgestellt wird, die Gläubigen zunächst aus Israel
gemeint. Z tego powodu ci wierzący, którzy tu są w dalszych wierszach przedstawieni, to są w pierwszej kolejności wierzący z Izraela. Christus hatte während seines Lebens den Namen des Vaters den Jüngern groß gemacht. Chrystus w czasie swojego życia na tej ziemi głosił imię Ojca uczniom i sprawił, że oni je poznali i wielkim je uczynił w ich pojęciu. Er wollte das auch weiter tun. On pragnął również dalej to czynić. Jetzt in der vollen Offenbarung der Ergebnisse des Werkes von Golgatha. Pragnął to dalej czynić w pełnym objawieniu skutków tego dzieła dokonanego na Golgocie. Und er nennt sie seine Brüder. I on nazywa ich tutaj braćmi swymi. Das erinnert uns wieder an Johannes 20. To przypomina nam znowu Ewangelię Jana 20. Es ist jetzt eine neue Familie entstanden. Bo powstała tutaj nowa rodzina. Und Christus will in der Versammlung Gott loben. I w zgromadzeniu Chrystus pragnie uczcić Boga. Ist das nicht gewaltig? Czyż nie jest to czymś wielkim, potężnym? Christus hat das große Werk vollbracht. Chrystus dokonał tego ogromnego dzieła. Und hat dabei die Herrlichkeit Gottes offenbart. I przy tym objawił tak doskonale i dogłębnie chwałę Boga. Und jetzt ist es sein Wunsch. I teraz jedno pragnienie jest w jego sercu. Die Herrlichkeit Gottes weiter zu offenbaren. Aby jeszcze więcej, jeszcze pełniej objawić chwałę Bożą. Solche Menschen, die ewiges Leben besitzen. Takim ludziom, którzy posiadają życie wieczne. Und er will selbst nicht aufhören, Gott zu loben. I on sam pragnie nie ustawać nigdy w tym, by chwalić Boga. Jetzt fordert er auf, Gott zu loben. On wzywa do tego, manifestuje do tych serc, by chwalić Boga. Die Menschen, die er dazu auffordert, sind solche, die Gott fürchten. Ludzie, których on do tego wzywa, do których się zwraca z tym manifestem, to są ci, którzy boją się Boga. Sie sollen nicht nur Gott Opfer des Lobes und des Dankes darbringen. Oni mają już od teraz nie tylko przynosić Bogu ofiary chwały i dziękczynienia, sondern sie sollen auch Gott verherrlichen. Ale mają również uczcić Boga. Das neue Leben in der Kraft des Heiligen Geistes würde sie dazu befähigen. Nowe życie w mocy Ducha Świętego przeżywane, ono je ich do tego uzdatni. Sie sollten also priesterlich in zweierlei Hinsicht tätig werden. A więc oni otrzymują tutaj to zadanie, by wykonywać swoje kapłaństwo w tym podwójnym znaczeniu, jakie jest nam znane. Wie das Petrus auch in seinem zweiten Kapitel deutlich macht. Tak jak Piotr o tym mówi w drugim rozdziale swojego listu pierwszego. Und das sollte in dem Charakter von Ehrfurcht vor diesem Gott geschehen. I ta działalność ma się dokonywać w charakterze bojaźni wobec Boga. Dann begründet er in Vers 25 diese Aufforderung zum Lob und zum Dienst für Gott. On to wezwanie do służby i do chwalenia Boga uzasadnia dalej w 25. wierszu. Denn Gott hatte nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden. Gdyż nie wzgardził ten oto Bóg i nie brzydził się nędzą ubogiego. Wenn er auch sein Angesicht für eine Zeit von ihm verbergen musste. Gdy na pewien czas musiał być opuszczony, czy musiał doświadczyć tego, że Bóg odwraca swoje oblicze od niego. In der Weise, dass er keine Gemeinschaft mit ihm haben konnte. W taki sposób, że nie mógł mieć w tym momencie społeczności z nim. So war doch danach die völlige Gemeinschaft da. To jednak ta głęboka, najgłębsza społeczność tutaj była znowu obecna. Und Gott hatte selbst den Beweis gegeben, indem er ihn erhört hat. I Bóg sam dowiódł tego w ten sposób, że wywyższył go do najwyższego miejsca. Die nächsten Verse 26 und 27 beschäftigen sich mit den herrlichen Ergebnissen, die im Hinblick auf die versammelten Israels Gott dargebracht werden. Następne wiersze 26 i 27, one zajmują się tymi cudownymi konsekwencjami tego dzieła, które będą odnosić się do tych z Izraela, pobożnych z Izraela.
Wenn die Versammlung, die Brautgemeinde Jesu Christi entrückt wird, werden furchtbare Gerichte über diese Erde kommen. Gdy oblubienica Pana Jezusa zostanie zabrana, zgromadzenie z tej ziemi, wówczas ziemia doświadczy strasznych sądów Bożych. Doch ganz besonders über die Region, wo man das Evangelium der Gnade Gottes gekannt hat. W szczególności zostaną tym dotknięte te rejony ziemi czy regiony, gdzie Ewangelia łaski była w szczególnie intensywny sposób zwiastowana. Doch dann wird auch noch die Drangsal Jakobs kommen. Ale tam szczególne miejsce będzie miało to, co nazywa się uciskiem Jakuba. Wo Juda und Benjamin in ganz besonderer Weise geübt wird. Gdzie Juda, pokolenie Judy i Benjamina będzie przeżywało szczególne udręki. Sie werden durch diese Drangsal gehen müssen. Oni będą musieli iść przez ten czas wielkiego ucisku. Sie haben sich in besonderer Weise auch an dem Tode Christi schuldig gemacht. Oni też w szczególny sposób zawinili w tej śmierci Chrystusa. Doch Gott wird nicht nur diese zwei Stimme reich. Ale Bóg nie tylko te dwa pokolenia ubogaci. In besonderer Weise vor seinem Auge haben. Których ma szczególny sposób przed swoimi oczyma. Sondern auch die zehn Stämme werden ins Reich zurückkommen. Lecz do królestwa wprowadzi również pozostałe 10 pokoleń. Und in dieser großen Versammlung will Christus den Lobgesang anstimmen. I w tym wielkim, wielkim zgromadzeniu Chrystus zaintonuje tę pieśń chwały. Diese zweite Gruppe, sie wird auch wieder zu dem Lobe Gottes geführt. Ta druga grupa, ona znowu zostanie poprowadzona do chwały Bożej, czy ku wykonywaniu tego, co jest chwalebne. Und auch das war begründet durch ein Gelübde, was Christus gegeben hat. I to również jest na tym zasadzone, co dokonał Chrystus. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Wykonywać to, co jest upodobaniem Twoim, o Boże, jest moim upodobaniem. Gott hatte nicht nur im Hinblick auf die Versammlung unendlich hohe Gedanken. Bóg nie tylko w odniesieniu do zgromadzenia posiada nieskończenie wysokie i głębokie myśli. Sondern auch die zerstreuten Kinder des israelischen Volkes sollten gesammelt werden. Lecz również te rozproszone dzieci Izraela, one mają również być zgromadzone. Viele Prophezeiungen sprechen davon. Jest wiele proroctw, które zajmują się tym tematem. Und auch diese Gruppe wird aufgefordert, ihn zu fürchten. I ta grupa również jest wzywana do tego, by okazywać bojaźń Bożą. Die Sanftmütigen werden sich an den herrlichen Ergebnissen dieses Werkes erfreuen. Ci łagodni spośród tych, ci, którzy z tą łagodnością wobec tego występują, oni będą się radować wielkimi i cudownymi wynikami tego dzieła. Sie werden die herrlichen Ergebnisse dieses sanftmütigen Mannes erkennen. Oni poznają te cudowne wyniki dzieła tego jedynie łagodnego męża, który jego dokonał. Sie werden ihre Freude daran haben. Oni będą mieli swoją radość w nim. Sie werden ihren Genuss dabei haben. Oni będą mieli swój udział, swoją część, będą kosztować tego. Und angesichts dieses Genusses werden sie erneut den Herrn loben. I gdy zakosztują na nowo, jeszcze mocniej rozbudzi się pieśń chwały w ich sercach. Und ihr Inneres würde leben. I ożywi się ich wnętrze na nowo. Leben in Ewigkeit. Życie w wieczności. Nicht das ewige Leben, was wir durch Gottes Gnaden bekommen haben. Nie wieczne życie, które my otrzymaliśmy przez łaskę Bożą. Es ist Israel, was irdische Segnung hat. To jest mowa o Izraelu, który posiada ziemskie błogosławieństwa. Aber was dennoch eine unendliche Fülle bedeuten wird. Ale które mimo to posiada nieskończoną, nieopisaną głębię. Czy pełność. Jetzt in den nächsten Versen weitet sich das Blickfeld immer mehr. Gdy postępujemy wiersz po wierszu coraz dalej, to pole widzenia się coraz bardziej poszerza, widzenia tych błogosławieństw. Und zwar wird deutlich gemacht, dass nicht nur Gott in Gnaden Israel begegnen will.
I jest tutaj wyraźnie ta zaakcentowana myśl, że Bóg nie tylko swoją łaską osiągnie Izraela, sondern die ganze Erde wird erfüllt sein von der Herrlichkeit Gottes. Lecz cała ziemia zostanie wypełniona chwałą Pana. Es heißt hier, alle Enden der Erde werden sich erinnern. Wszystkie krańce ziemi wspomną, tutaj jest napisane. Nach Johannes 3 kann keiner ins Reich eingehen, es sei denn, dass er sich bekehrt. Według Jana, Ewangelii Jana 3 rozdziału nikt nie wejdzie do tego królestwa, jeżeli się nie narodził na nowo, nie nawrócił. Männer aus Israel werden das Evangelium des Reiches verkündigen. Mężowie z Izraela będą ponownie głosić Ewangelię Królestwa. Sie werden den größten Eifer an den Tag legen. Oni będą to z wielką gorliwością czynić. So dass das Evangelium in alle Winkel dieser Erde gebracht werden wird. Że we wszystkie krańce ziemi ta oto Ewangelia Królestwa Nadchodzącego zostanie zaniesiona. Und das innerhalb kürzester Zeit. I to w relatywnie bardzo krótkim czasie. Wenige Jahre haben sie nur. Oni mają tylko kilka zaledwie lat do dyspozycji. Aber alle Enden der Erde werden sich erinnern und zu dem Herrn umkehren. Ale wszystkie krańce ziemi wspomną na tego oto Pana i do Niego się nawrócą. Wir haben das Gericht der Lebendigen hier in dieser Zeit. W tym czasie sąd żywych nastąpi. Wo nur diejenigen in das Reich eingehen können, die dieses Evangelium angenommen haben. Gdzie tylko ci wejdą do tego zapowiadanego królestwa, którzy przyjęli tego, który jest jego centrum. Und somit werden nur wahrhaft Gläubige dort sein. I w ten sposób tylko prawdziwi wierzący tam zostaną wprowadzeni. Und dann wird auch von allen Geschlechtern der Nationen ihm die Anbetung werden. I wtedy dokona się to, że ze wszystkich pokoleń narodów jemu zostanie przyniesione uwielbienie i cześć. Wie herrlich ist sein Name auf der ganzen Erde, sagt Psalm 8. Psalm 8 mówi, jakżeż wspaniałym jest jego imię na całej ziemi. Welche eine Zeit ist das? Jakiżeż to będzie czas? Vielleicht bist du heute noch verspottet worden, weil du heute Abend hierher gegangen bist. Może dzisiaj dotknęła cię wina, czy przepraszam, dotknęło cię jakieś szyderstwo, czy hańba z tego powodu, że przyszedłeś w to miejsce, tu by słuchać słowa Bożego. Zu diesem Zeitpunkt bei der Aufrichtung des Reiches wird keiner mehr lachen über solche, die Christus ehren. Ale w tym czasie, tam w tym momencie nikt nie będzie śmiał się naśmiewać z tych, którzy wejdą do tego królestwa. Sie werden vor ihm niederfallen. Oni będą z wielką bojaźnią przed nim upadać w pokłoniach. Die Herrschaft wird sich auf Israel konzentrieren. Panowanie jego skoncentruje się na Izraelu. Und Israel wird eine Vorrangstellung im tausendjährigen Reich einnehmen. A sam Izrael zajmie szczególną pozycję w tym